To są obrazy, z którymi się idzie przez życie. Ale i pewnie dzieci i młodzież, i to należy wyrazić ubolewanie, znaczy żal taki, oczywiście rozumiemy wszystko, ale że nie funkcjonują szkoły i ta wystawa nie będzie odwiedzana przez wycieczki szkolne, ale być może przez uczniów, tak. Otóż każde dziecko pewnie z radością odkryje, że część z tych obrazów kojarzy z ilustracjami swoich podręczników. Ja dziękuję także właśnie bardzo panu Ramanowi Tracyukowi za zaproponowanie bardzo ciekawej aranżacji, której walor polega w moim rozumieniu także na tym, że każda z jej części nasycona jest jakby inną atmosferą, czy pozwala wykreować inny nastrój. Tak się dzieje także przez samą scenografię, przez samą architekturę. Otwierającym całą wystawę dziełem jest właśnie Upadek Polski Rejtan Jana Matejki w takiej symbolicznej sferze, która otwiera całą ekspozycję zatytułowanej przez nas Interregnum.